Siema, siema, Tajtori, witajcie w kolejnym odcineczku na moim kanale. Widzowie, jeśli w ciągu 3 sekund zdążycie zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem, to nic się nie stanie, ale będę wam mega wdzięczny. Więc jeśli możecie, to lajkujcie. 3, 2, 1. Dziękuję każdemu, kto zostawił. A w dzisiejszym odcinku będę miał dla was mega dużo newsów z Brawl Stars. Naprawdę mocne nowości. Między innymi nie zdziwcie się, jak za parę dni na swoje konta spora część z was otrzyma za darmo gemy. A dokładnie będzie to rekompensata, ale to wszystkim powiem, jak je dostać. Oprócz tego będzie też kilka innych nowości, między innymi od twórców Brawl Stars, no i nie tylko, no po prostu wszystko musicie wiedzieć. A tutaj wyświetlam 10 losowych subskrybentów mojego kanału, jak też chcecie tutaj pojawić w kolejnym odcinku, wystarczy, żeby mnie subskrybować. Naprawdę warto, jeśli lubicie Brawl Stars, to na pewno nie pożałujecie, mordeczki. A jak chcecie, żebym przypił wam serducho, to napiszcie mi w komentarzu, czy macie już odblokowanego Cordeliusa. Chcę zobaczyć, ile osób po prostu już go ma, a ile jeszcze nie. Okej, mordeczki, filmik ten zaczynamy od bardzo ciekawej teorii. Może i teraz wychodzi Cordelius, ale mordeczki, to wcale nie oznacza, że ta teoria będzie o Cordeliusie, bo będzie ona dotyczyła Doge'a, czyli tego drugiego nowego zadymiarza, który też jest związany z tą aktualizacją. On wejdzie dopiero w sierpniu. Ale patrzcie na ten filmik. Na początek mamy tutaj przedstawionego Baza. No i Baz, jak wiecie, no już jakiś czas temu, parę dobrych lat temu właśnie wszedł w wakacyjnym update'cie. Później mamy przedstawionego Doge'a, który też był na tej grafice jako taki dinozaur, co nie? Ale mamy też tu jednego dinozaura na tej grafice i nie wiemy, kim on jest. Czyżby ten dinozaur był kolejnym zadymiarzem, który wejdzie za rok w wakacyjnym update'cie i będzie należał do trio właśnie z Bazem, no i z Doge'em? No bo wiemy, że to są dinozaury, a każdy zadymiarz jest jakby w jakiejś trójce w Brawlu. No i Baz i Doge są razem i brakuje im trzeciego partnera. No i właśnie bardzo możliwe, że tym trzecim partnerem będzie ten oto dinozaur, którego widzieliście, bo on raczej przypadkiem nie był pokazany na grafice, tym bardziej, że Doge był tam już pokazany ponad rok temu, a wszedł dopiero teraz. Więc to oznacza, że ta postać, która też tam była, ta trzecia, no to bardzo możliwe, że ona wejdzie za rok. Taka szybka teoria, ale chciałem wam to pokazać. A to dopiero taka pierwsza ciekawa rzecz w dzisiejszym odcinku, lecz zanim przejdę do kolejnych, przypominam o wpisaniu kodu Tori w sklepie Brawl Stars. Kto z was jeszcze nie ma wpisanego, to polecam, mordeczki. Jak ktoś, to jak zakupić jakiś pakiet klejnotów z moim kodem lub po prostu nowy karnet zadymiarski z moim kodem, to pozdrowię was na odcinku i już w kolejnym filmie będę pozdrawiał wszystkie osoby, które zakupią. Więc mordeczki, naprawdę polecam, wyślijcie mi na Instagrama potwierdzenie, na przykład screena lub nagrania, jak kupujecie pakiet klejnotów, to wtedy pozdrowię was właśnie na odcinku. Zanim przejdę do tematu związanego z gemami, mordeczki, czas najwyższy zagłosować na skiny do Fanga. Wszyscy możemy już po prostu głosować na jakieś najładniejsze halloweenowe skiny do Fanga w tej kampanii Supercell Make'a. No i najładniejsze z nich właśnie wejdą oficjalnie, mordeczki, do Brawla. Ja jeszcze nie głosowałem, więc pora zagłosować. Klikam sobie, rozpoczynamy głosowanie, no i zaraz wybierzemy kilka skinów, na które ja oddam swój głos. Głosów możemy oddawać praktycznie chyba tyle, ile chcemy. Ja będę tutaj szukał kilka takich fajnych skinów, które naprawdę strasznie mi się spodobają, no i na nie, mordeczki, zagłosuję. Między innymi, no, ten skinek jest przetotalnym szefem. Chciałbym, żeby on wszedł taki dyniowy, jeszcze jak byłby lepiej zrobiony w stylu Brawl Stars, ale daję mu mój głos, mimo że on i tak już ma dużo tych głosów. Tak samo ten skinek też mi się strasznie podoba. Zobaczcie, jak on się prezentuje. W ogóle ktoś się strasznie starał z przygotowaniem tego. On jest jakimś strażnikiem z latarką, widzicie? Jeszcze taką mumią. Uwielbiam skiny szkieletów, no i po prostu widzowie, wybrałem tego, mimo że on jakoś dobrze nie jest zrobiony, ale mi się on giga podoba, więc postanowiłem, że go wyróżnię. Ten skinek to też jest coś pięknego. Jezu, zobaczcie tą maskę i nie no, jeszcze nawet w ręce będzie trzymał taką, widzowie, dyńkę z cukierkami. Przekozacki. A to zobaczcie, co to jest. Więźnik Punk. Ktoś go trzyma w kratach, zobaczcie. Jest on takim duchem widmo z przypiętą kulą, żeby nie uciekł. Kolejny głos ode mnie. Co jak co, ale jeszcze nie mamy żadnego takiego diabełka właśnie, mordeczki, w Brawlu i diabełek Funk też idealnie by się nadał. Ile ja dzisiaj oddam głosów, to nie wiem, ale mega mi się te skiny podobają. O tak, patrzcie na to, Klaunik Funk. Jeszcze jak byłby trochę lepiej wykonany, to taki bardziej w stylu Brawl Starsowym, to było jeszcze lepiej, ale mój głos też daje. Napiszcie w komentarzu, który z tych skinów, co wam pokazałem, podoba się najbardziej. Wtedy będę też wam przypinał serduszka. No i jeszcze może oddam moje dwa ostatnie głosy. Pierwszy poleci dla Cursed Space Crowa, bo nie ma jakoś dużo lajków, a mi się bardzo podoba. To jest taki chyba strach na wróble, z tego co widzę, do Fanga. Według mnie jest mega fajny. I mój głosik otrzyma też zombiak, bo zombiaka takiego typowego też chyba nie mamy. A patrzcie, jak on fajnie wygląda. I to mamy dużo ujęć tego skina, ktoś też się bardzo postarał. No dobra, to już na pewno mój ostatni głosik. Nie wiem, jak w sumie to nazwać, ale on się nazywa Wuhang Fang, tak go ten ziomeczek nazwał. Więc no, patrzcie, on nawet zmienia kolory, nie? Więc też tutaj głos na niego oddam. Takie głosowanie na skiny to naprawdę super zabawa, ale przejdźmy do kolejnej ciekawej rzeczy, mordeczki, legendarny Stardrop. Na pewno go kojarzycie i czy jesteście ciekawi, jakie są szanse na jego trafienie spośród wszystkich Stardropów i ogólnie jakie są szanse na daną rzadkość Stardropów? No to na legendarnego mamy tylko 2%, jest 2% szans, że spośród Stardropa, którego mamy, dropniemy po prostu legendarnego. Następnie na mityka mamy 5% szans, no jest to już trochę więcej, ale też nie jest to jakoś dużo. Jeśli chodzi o epika, mamy 15%, super rare, czyli ten niebieski 28%, a na rara mamy aż 50%.
100%, więc no jest spora szansa, że właśnie co drugi to będzie ten rare. Dlatego jeśli ktoś z was trafił już legendarnego na swoim koncie, możecie mi się pochwalić w komentarzu i macie naprawdę mega farta, bo na to jest tylko 2% szans. Dobra mordeczki, na pewno dobrze znacie teraz ten zestaw odznak, który jest, ale parę dni temu dało się kupić mordeczki specjalne spreje z drużynami e-sportowymi, czyli nie piny, tylko spreje, też takie e-sportowe. Tylko problem w tym, że gdy się je kupowało, no to właśnie wyskakiwało nam coś takiego, czyli mieliśmy buga, że możemy kupić je tam bodajże za 0 blinksów, po prostu za darmo. No i ludzie klikali w to 0 blinksów i wtedy kupowało im za 29 gemów, był taki lag. No i oni tracili te gemy, a wcale tego po prostu spreja nie chcieli. Dlatego twórcy na to odpowiedzieli, tutaj macie całą odpowiedź, no i po prostu w skrócie powiedzieli, że oddadzą tym ludziom, którzy przez przypadek chcieli kupić za 0 blinksów, a musieli na to wydać gemy, stracili te gemy. I te gemy właśnie ci ludzie, no, otrzymają na swoje konto, będą mieli w sklepie za niedługo do odebrania za darmo, więc żeby się nie zdziwili, że coś takiego na nich czeka, ale niestety spreje zostaną im zabrane, więc no tak dobrze nie ma, tak jak sądziłem, że twórcy to oddadzą, ale myślałem, że te spreje im zostawią, a tutaj twórcy zabierają im te spreje, ale przynajmniej gemy oddadzą. Więc niby będą to darmowe gemy, ale tak naprawdę ci ludzie wyjdą na zero, no bo oni najpierw je stracili, a później oczywiście je odzyskają, ale stracą za to spreje, za który zapłacili. Na oficjalnym mordeczki Twitterze Brawl Stars jakiś czas temu pojawiła się nowa grafika, która przedstawia w ogóle chyba ten nowy ekran ładowania, który teraz mamy, gdy wyszedł nowy sezon. I patrzcie, jakie my tu mamy ciekawe rzeczy. Normalnie tutaj jest pokazany Cordelius oczywiście, bo on jest głównym tym zadymiarzem z tego nowego sezonu, ale co ciekawe, mamy tutaj Colta i on tu jest pokazany normalnie, ale zobaczcie, co jest pod nim. Tam mamy jego lustrzane odbicie, na którym on traci włosy. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, nie? Mamy łysego Colta. I pewna osoba zobaczyła pewną rzecz z tym Coltem tutaj podobną. Zobaczcie, kogo wam on przypomina z innych zadymiarzy. No oczywiście Sama, ta fryzura jest identyczna jak u niego, taki jeden włosek tylko u góry. Więc nie wiem, czy tutaj twórcy się wzorowali na Samie. No i ogólnie ta grafika przedstawia cały ten zgliczowany świat zaczarowanego lasu. No i dotyczy ona nowego sezonu. Chciałem wam pokazać tą rzecz z Coltem, bo według mnie była ona ciekawa. I mordeczki, jeszcze jeden bardzo ważny news. Zobaczcie, znajduje się na stronie do obstawiania meczy Brawl Stars. No i tak się składa, że twórcy zaktualizowali tutaj nagrody i mamy nowe nagrody, które będziemy mogli zdobyć w lipcu. Oczywiście standardowo są to błyskotki i tutaj troszkę sztuk jest tych błyskotek. Są monety, są token doublersy, ale patrzcie, co jest za ostatni. Przepiękny spray, ten gumisiowej nity, którego naprawdę muszę mieć, nie? I oglądajcie mój kanał i mnie subskrybujcie, bo jak już będą te mistrzostwa, one będą pod koniec lipca, to ja wam powiem standardowo, na kogo ja obstawiam, żeby go zdobyć. Za każdym razem, jak wam mówiłem, na kogo ja obstawiam, jak obstawiliście tak jak ja, to bez problemu wszystkie nagrody zgarnialiście. Na przykład nawet ostatnio mamy tą odznakę, jak widzicie, zebraną za 1000 punktów, nie? Więc no, kto chce też zdobyć tą fajną odznakę, taką limitowaną z miśkiem nity, tym specjalnym, takim gumisiowym, no to subskrybujcie mój kanał, żeby tego nie przegapić, bo pod koniec lipca właśnie będę wam pokazywał, na kogo obstawić. I na koniec tego filmiku pokażę wam szybko jeszcze takiego mocnego buga z Brawl Stars. Mordeczki, teraz okej, mamy już nowy karnet zadymiarski, mamy nowy sezon, więc to by nie było nic dziwnego, ale ten bug dział się przed wyjściem nowego karnetu. Parę dni przed tym dało się już trafić mordeczki w Stardropach, czyli w gwiazdkach, normalnie spray do Cordeliusa, mimo że wtedy Cordelius jeszcze nie wyszedł. To było 2 dni przed wyjściem karnetu, a można było już zdobyć jego spray, a Cordeliusa jeszcze nie dało się odblokować, co nie? Był taki śmieszny bug, że właśnie w gwiazdkach mogliśmy taki spray trafić. Więc no, a ja się już z wami żegnam, dzięki za odtrwanie do końca tego filmu, trzymajcie się, elo!